Witam was, moi drodzy, w kolejnym materiale z gry Gothic 1, edycja rozszerzona. Na początek przedstawienia mojej postaci mamy już poziom 6, jestem z tego bardzo zadowolony. Przybywa nam życia też, to jest dobre. Jestem tutaj przy Gilbercie, naszym odludku, ponieważ jest z nim kwestia dialogowa. W poprzednim obozie usłyszeliśmy, że faktycznie można się u niego coś nauczyć, więc pogadamy z nim. Podobno zręczny z ciebie gość. Szukasz nauczyciela złodziejskich sztuczek? Nie pomogę ci, nie znam się na tym. Nie o to mi chodzi. Jeden z łowców orku stwierdził, że potrafisz sprawnie poruszać się po skałach. Nie ukrywam, że to ciekawa umiejętność. O to chodzi. Tak, znam się trochę na tych sprawach. Potrafię sprawnie balansować ciałem. Mogę cię tego nauczyć, jednak będziesz musiał mi coś przynieść. Czego potrzebujesz? Marzę o zjedzeniu solidnego kawałka szynki. Mógłbyś podwędzić dla mnie co nieco ze starego obozu? Mogę spróbować. No mam kawałek szynki, więc od razu mu dam. Mam dla ciebie kawałek szynki. 50 ekspa, nieźle. Dziękuję. Ach, cudowny zapach. Teraz mogę cię uczyć. Akrobatyka, 5 punktów umiejętności. No, to jest do rozważenia. To jest do rozważenia. Mamy 14, chociaż ja bym chciał przede wszystkim jeszcze zainwestować w broń jednoręczną, więc tak zrobimy. Ja grę zapiszę, spotkamy się rano, ponieważ mamy coś do zrobienia jeszcze ciekawego. Przespaliśmy się do rana, jest nowy dzień. Ja oczywiście biegnę do posągu Inosa, bo skoro jest kolejny dzień, to oczywiście też się będziemy modlić do naszego Boga. Może coś na nas skapnie, jakaś jego łaska. Ja zapisuję pod 22 zapisem i tradycyjnie spotkamy się, gdy już modlitwę. Moi drodzy, podjąłem się 40 prób. Niestety żadna się nie udała, więc ja po prostu przyspieszam grę, a my idziemy na polowania i tradycyjnie pomagamy myśliwym. Więc startujemy! I przypomniałem sobie, moi drodzy, że jeszcze możemy spokojnie się tutaj nauczyć u Stanleya broni jednoręcznej, co też uczynimy. Zacznijmy trening. Do roboty. Broń jednoręczna na trzecim poziomie. Mam już dość tej paplaniny. Pamiętasz o balansowaniu ciałem? A o odpowiedniej odległości od przeciwnika? Spróbuj wyczuć, ile siły musisz użyć, aby broń uderzała mocno, a przy tym nie poleciała bezładnie przed siebie. Gdy to opanujesz, będziemy mogli pomyśleć nad włączeniem po sobie uderzeń. No i pięknie, dzięki temu moja postać faktycznie wygląda coraz lepiej. Jest 15% szans na uderzenie krytyczne. Nieźle, nieźle, naprawdę. Ja sobie zapisuję grę i oczywiście przyspieszam czas. Leci. Jest coś, co chciałbym dać ci wrażeniem, że to się twoich marzeń, że chcesz dostać cebulę, że jestem najlepszym ciągiem z bagien, więc odejdź. To wszystko ci pokażę. Jest coś, co chciałbym dać ci wrażeniem, że to się twoich marzeń, że chcesz dostać cebulę, że jestem najlepszym ciągiem z bagien, więc odejdź. To wszystko ci pokażę. Naucz mnie, jak siekać cebulkę. Pozwól mi tak siekać cebulkę. Powiedz mi, jak siekać cebulkę. Siek, 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 siekam cebulkę. Pokaż mi, jak siekać cebulkę. Chcę jak ty dbać. Siekać cebulkę. Chcę zobaczyć, jak siekać cebulkę. Kardimon fatan, szatar fatan, beniar. Siekam cebulkę. Teraz gdy znasz moją tajemnicę, razem możemy siekać całą dzielnicę. Siekać Orbena, siekać Harada, siekać Bospera. Hagen raczej odpada.
Teraz gdy znasz moją tajemnicę, razem możemy siekać całą dzielnicę. Siekać Torbena, siekać Harada, siekać Bospera. Hagen raczej odpada. Nauczyłem się jak siekać cebulkę. Pozwoliłeś mi tak siekać cebulkę. Powiedziałeś mi jak siekać cebulkę. Siek, 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 siekam cebulkę. Pokazałeś mi jak siekać cebulkę. Bo chciałem jak ty tak siekać cebulkę. Zobaczyłem jak siekać cebulkę. Kardimon fatang, szatar fatang, belia. Nauczyłem się jak siekać cebulkę. Pozwoliłeś mi tak siekać cebulkę. Powiedziałeś mi jak siekać cebulkę. Siek, 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 siekam cebulkę. Pokazałeś mi jak siekać cebulkę. Bo chciałem jak ty tak siekać cebulkę. Zobaczyłem jak siekać cebulkę. Kardimon fatang, szatar fatang, belia. Wydaje mi się, moi drodzy, że jesteśmy już wystarczająco silni, żeby spróbować swoich sił na arenie tutaj z Karimem. Moja postać jest dosyć silna, ma tą broń jednoręczną dosyć dobrze rozwiniętą, siły mamy w miarę trochę nabitej. Ja zapiszę grę i zobaczymy, co uda nam się tutaj z... No i Karim. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd. Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze? No i tutaj po kolei możemy... Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. To twoja ostatnia szansa, żeby odejść stąd o własnych siłach. Kolejna opcja. Pomyślmy. Nie przychodzi mi do głowy nic, co byłbyś w stanie zrozumieć. Może jednak powinieneś spróbować. Skończ tę paplaninę. To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż, były takie plotki. No i ostatnia opcja jest właściwa. Powiedzmy sobie szczerze, przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty gnido! Nie wiesz, o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie! No chodź, chodźmy, ja tylko grę tutaj zapiszę, gdyby mi się pierwszy pojedynek nie udał, ja wam pokażę już ten, oczywiście. Ból to tylko kwestia siły woli. Nie było zbyt mądre. Zwycięzca! Tak jest! Niewiele brakowało, ale proszę bardzo. Tutaj to można wszystko opędzlować mu. Tak jest. Karim został pokonany. Bardzo mało HP mi zostało. 3 HP. Ale Karim gryzie ziemię. Pięknie. Tak długo jak mnie to nie. Pięknie, bardzo się z tego powodu cieszę. Tutaj lepszej broni on chyba od mojej nie miał. Moja maćwiekowaną maczugę, 25 obrażeń. Już nie żyjesz, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Dobra walka, twój trening się opłacił. Myślałem, że to się skończyło już. No i pięknie, pokonany Karim, pokonany Kirgo. Chodźmy teraz do Skatiego, odbierzmy to co nasze. Ja oczywiście zapiszę wcześniej grę. Skati. Walczyłem z Kirgo. Walczyłem z Kirgo. I pokonałeś go. Całkiem nieźle jak na takiego żółtodzioba. Jestem pod wrażeniem. No i Karima też wyzwałem. Wyzwałem Karima na pojedynek. I pokonałeś go. Muszę przyznać, że świetnie sobie poradziłeś. Karim od dawna uchodził za jednego z najlepszych wojowników w kolonii. Jestem pod wrażeniem. No ale ledwo. To Skati, ale tutaj, aha, bo już nie ma opcji dialogowej, czy mnie poprzesz. A teraz jeszcze Gorhanis. Słuchaj, pokonałem wojownika. 50 expa, okej. Okay. Masz rację, Kirgo dostał niezły wycisk. Dobra robota, no uczę cię tego, co wiem. O, spoko. Ja sobie zapiszę i zaraz zobaczymy, co on ma tutaj nam do zaoferowania. Zobaczmy, co Gorhanis ma do powiedzenia. Teraz w jego skórze. Czego możesz mnie nauczyć?
Przede wszystkim pomogę ci wytrzymać większy wysiłek. Nauczę cię walki z bólem. I aha, za 5 punktów, czyli lepiej znosić obrażenia na gorąco i obrażenia fizyczne. Spoko, natomiast w tej chwili z tego co kojarzę mam za mało punktów nauki. Jak już mamy tak mało życia, to też po prostu pomodliłbym się przy Inosie oraz tutaj wziął potrawkę od Snafa. No i wy tą modlitwę zobaczycie dopiero udaną, a jeśli nie, to po prostu za chwilę będziemy kontynuować odcinek, idąc dalej ekspić mojego bezimiennego bohatera. A więc ja zaraz zapiszę grę i jeśli, tak jak powiedziałem, coś z tej modlitwy wyjdzie, to zobaczymy się przy kapliczce, jeśli nie, to zobaczymy się tutaj. Próba numer 2. I właśnie widzicie, dostałem i plus 1 many. Całkiem spoko już za drugim podejściem. Bardzo mi miło, że się to udało mi. Natomiast jako, że mam bardzo mało życia, to może nie tyle pójdziemy expić, a przejdziemy się do obozu bandytów. Tak mi się wydaje, że tam sobie poszukamy trochę jakichś fajnych przedmiotów. Trochę ten obóz okradniemy, więc do zobaczenia dosłownie za chwilę już w obozie. I dochodzimy już do obozu bandy Quentina. Kompletnie nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało, więc grę po prostu sobie tutaj zapiszę na tym save'ie. No i zobaczymy, jeśli będzie możliwość okradania, to oczywiście będziemy to robić. A sam początek pogadamy z Doylem. Możesz mnie nauczyć lepiej walczyć bronią dwuręczną? Szkolę tylko i wyłącznie ludzi Quentina, do tego nie za darmo. Okej. Liść palmowy. Bandyta. Coś ciekawego? Nie. Chcę do was dołączyć. Pogadaj z Draxem, on zajmuje się rekrutacją w obozie. Okej. A kto tu rządzi? Quentin pilnuje tego całego burdelu. Bez niego bandyci robiliby co chcieli. Pomagają mu Rocky, Doyle, najbardziej wpływowe osoby w obozie. Jak się masz? Niezbyt dobrze, ta przygnębiająca pogoda tylko pogłębia mój smutek. W czym problem? Tak, właściwie to w niczym. Idź już. Okej, opowiedz mi o waszym obozie. Większość mieszkańców tego obozu to uchodźcy z innych miejsc, szukający prostego życia. Naprawdę mało kto tutaj ma ambicje większe niż po prostu być najedzonym. Okej, i jak ci się żyje w obozie? W porównaniu ze starym obozem jest ciężko. Brakuje mi luksusowych towarów, które swego czasu dostawałem w obozie. Do tej pory nie wiem, dlaczego uciekłem. Okej, i pewnie każdy bandyta będzie mówił coś takiego. Ja sobie grę zapiszę i zaraz do was wracam. Mam nadzieję, że może pobicie Doyla byłoby odpowiednie. Okej, tutaj nic się nie dzieje. Mogę po prostu sobie Doyla bić. To go pobijemy, czemu by nie? Może po prostu sobie jego itemy zabierzemy, bo warto, wydaje mi się, jakąś lepszą broń otrzymać. A widzę, że Doi tutaj kompletnie nie chce nic nam zrobić. A już dość. Fajnie, 250 expa. Doyle, pokaż mi tu swoje itemy. Bierzemy wszystko, dużo rudy, dużo bryłek, jakiś fajny miecz. Doyla, niezły miecz. Dużo lepszy od mojego. Ma 65 siły wymaganej i 60 obrażeń zadaje. Zobaczymy, czy tego bandytę też mogę tak pobić. Oczywiście sobie grę zapiszę. Jeśli tak, to zobaczycie to, jeśli nawet nie, to nie. Nie zdążysz tego pożałować. Odłóż tę cholerną broń! Słabe przedstawienie. No i pobiłem go. Potykał się o własne bardzo nogi. Proste. Bardzo proste i fajny sposób na zarobek. I mam jeszcze strzałę, proszę bardzo. Jest łóżko, ale na razie nie będziemy spali. Lekka sakiewka, użyjemy magii. Czy coś tutaj jest ciekawego? Nie. Doj, mam nadzieję, zapomnij, że się nie obrazi. Zapomnij o tym nieporozumieniu, dobrze? No oczywiście, koniec. Zapominamy bez problemu. Ja zaraz zobaczę, czy ten miał jakąś fajniejszą broń od mojej. Nie. Szukasz kłop... Nie, nie szukam. Dzięki, stary, za twoje towary. Przy okazji zapisuję grę, bo mam bardzo mało życia, nie chciałbym spaść lub zrobić cokolwiek, co by spowodowało, że tego życia miałbym jeszcze mniej. Tutaj się przejdę oczywiście z
czarem wyjętym. O, mocne piwo, jak widzicie. Trzeba sobie pozbierać. I ja tutaj grę przyspieszę, jeśli będzie jakiś dialog z taką postacią, która faktycznie ma coś do wniesienia, to wtedy po prostu będziemy to robić i z nią rozmawiać. Nie jak siekać cebulkę, pozwól mi tak siekać cebulkę. Powiedz mi jak siekać cebulkę, siek, 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 siekam cebulkę. Pokaż mi jak siekać cebulkę. Chcę jak ty tak siekać cebulkę. Chcę zobaczyć jak siekać cebulkę. Kalimon fatan, szatar fatan, beniar. Teraz gdy znasz moją tajemnicę, razem możemy siekać całą dzielnicę. Siekać Torbena, siekać Harada, siekać Bospera, Hagen raczej odpada. Teraz gdy znasz moją tajemnicę, razem możemy siekać całą dzielnicę. Siekać Torbena, siekać Harada, siekać Bospera, Hagen raczej odpada. Nauczyłem się jak siekać cebulkę. Pozwoliłeś mi tak siekać cebulkę. Powiedziałeś mi jak siekać cebulkę. Siek, 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 siekam cebulkę. Pokazałeś mi jak siekać cebulkę. Bo chciałem jak ty tak siekać cebulkę. Zobaczyłem jak siekać cebulkę. I tak oto, moi drodzy, przeczesałem sobie na szybko ten obóz. Oczywiście parę tam fajnych rzeczy zdobyłem, będzie to sprzedawać. Tej miecz Doyla mamy, zardzewiały miecz oburęczny jest dosyć drogi. A teraz pogadamy sobie tutaj z postaciami, jakie spotkamy w grze, bądź pokradamy skrzynię. Jeśli skrzynia będzie zamknięta, to spotkamy się przy dobrym jej otwarciu i też wpisaniu dobrego kodu. Będę to po prostu tak pomijał, te złe próby. Będę często zapisywał, bo nie wiem, czy tutaj te opcje dialogowe mogę powiedzieć, czy nie mogę. Bandyta, strażnik wejścia. Strażnik wejścia ma coś ciekawego do powiedzenia? Nie. Raczej nic. Schowaj broń. Zobaczymy! Mogę go spokojnie bić, widzę. Oddaj! No i pójdziemy go pobić, szybko. To nam ucieknie. No jeszcze raz go uderzę i będzie po nim. Bezi, dawaj, dawaj, dawaj. Facet ma tak jest. Dość. Ma dość, ale ma fajne itemy, które ja na pewno będę chciał zdobyć. I tak wydaje mi się, że można z każdą postacią tutaj robić, jeśli nie ma nic ciekawego do powiedzenia. To po prostu można ją pobić. Dobre dla mojego expa, nie ukrywam. Nie ukrywam, że to jest bardzo dobre dla mojego expa. Tutaj jeszcze jeden jakiś zawodnik jest, ale oczywiście będę zapisywał przed, bo no czemu by nie. W środku jest bandyta, natomiast bandyta nam oddaje, to go zostawię. Jens, kim ty jesteś? Cześć, czym się zajmujesz? Jesteś tu nowy, nie widziałem cię jeszcze. Tak, jestem tu od niedawna. Nazywam się Jens, oprawiam skóry, czyszczę kły i sprzedaję. Pomagam także szyć pancerze. Tak się składa, że mam na stanie dobre myśliwskie ubranie. Jesteś zainteresowany? To ubranie może ci ocalić życie. W jakim sensie? Przyda się ci, gdybyś na przykład chciał się wybrać do starego obozu i pozostać w ukryciu. Jeśli włożysz nasz pancerz, strażnicy natychmiast cię zdemaskują. W tym myśliwskim stroju będziesz miał troszkę spokoju. Ile chcesz za ten pancerz? Tylko 750 bryk rudy, to niewiele. Nosiłem to ubranie, gdy pracowałem jako łuczarz w Korinis. Drogo się ceni. Jest warte swojej ceny. No na razie to nie. 20 broń, 10 strzały. Mam lepsze. Jak tam? Nie gadam z takimi jak ty. Zjeżdżaj. Aha. Opowiedz mi o swojej pracy. No cóż, zanim zaczniesz pracę ze skórą, powinieneś się wygarbować. Dobry rymarz potrafi rozpoznać, czy skóra jest już odpowiednia. Co wyrabiasz ze skór? Zazwyczaj ubrania, pancerze i inne tego typu przedmioty. Okej, okay. I tyle, nie? A tyle z tobą. Tutaj widzę, że są skrzynie. Zgarniamy wszystko. Łuki, jakieś drobne rzeczy, takie nic nie warte. Ale jest Aksanos. Dobra, są książki. Są książki, trzeba będzie książki jeszcze czytać. To już na spokojnie zrobimy. Zaraz sprawdzimy, czy ja Jensa mogę pobić. Najpierw zapiszemy oczywiście. Sprawdziłem, Jensa nie mogę pobić i już nie będę próbował, bo tutaj jest za dużo takich postaci, które mogą mi zrobić niezłe kuku. Jest skrzynia, ja oczywiście zapiszę i zobaczymy, jaki do niej jest kod. Ej, kod do niej to lewo, prawo, lewo, lewo, lewo i prawo.
Mamy tutaj zardzewiały miecz, bardzo fajne, bo tych mieczów jest sporo, krótkie miecze i stal. Wszystko nam się przyda, bo te zardzewiałe miecze są bardzo długie. Znaczy bardzo drogie. Wybaczcie, no i tutaj kolejna chatka. Jest tutaj skrzynia? Nie, nie ma tej skrzyni, myślałem, że będzie. Już nie pamiętam, które te chaty były ze skrzynią. Natomiast oczywiście trzeba rozmawiać z ludźmi. Tutaj jest Chris i Marty. No to oczywiście zapisujemy i zobaczymy, co mają do powiedzenia. Hej, wędrowcze, czego chcesz? Masz chęć zagrać ze mną w kości? Zapraszam. Kim jesteś? Jestem Chris, bandyta. Chcesz zagrać ze mną w kości? Nie wiem nic o tej grze. Martin? Kim jesteś? Nazywam się Martin, zajmuję się zaopatrzeniem obozu. Możesz mi coś sprzedać? Sprzedaję towary tylko bandytom. Okej, czyli nic od niego nie dostanę. Są kolejni tutaj. No i zaraz zobaczymy, co oni mają nam ciekawego do powiedzenia. Bandyta, bandyta, ale tu jest Pun. Pun, jesteś kowalem? Nazywam się Pun i kuję oręż dla bandytów. Nic szczególnego, proste miecze i maczugi. Kiedyś robiłem wspaniałe bronie, ale teraz nie mam składników ani porządnego sprzętu. Poza tym ludzie w kolonii mają inne priorytety dotyczące broni. Mógłbyś coś dla mnie wykuć? A masz jakieś plany kowalskie, składniki? Mógłbym coś stworzyć, ale nic zaawansowanego. Nie mam tu zbyt potężnej kuźni, więc tylko jakieś proste ostrze. Lepszą kuźnię znajdziesz w Bractwie albo u Huna w nowym obozie. Widzę, że znasz się na tej robocie. Kucie prostych mieczy wcale nie jest takie trudne. Nawet ty z pewnością byś sobie poradził. Gorszych obiboków niegdyś uczyłem. Gdzie wcześniej pracowałeś? Miałem małą kuźnię w jaskini niedaleko Korinis. Niestety pewnego dnia nakryli mnie strażnicy. Trafiłem na miesiąc do lochu, a później tutaj. Od kiedy kucie broni jest nielegalne? To były ciężkie czasy. Straż miejska potrzebowała broni. Każdy kowal musiał pracować dzień i noc za małe pieniądze. Bardziej opłacało mi się potajemnie sprzedawać broń bandytom. Głównie dlatego tutaj trafiłem. Gdybym dogadał się z kupcami, byłoby lepiej. Masz doświadczenie w budowaniu kuźni? Skąd w ogóle macie kowadło w obozie? Hehe, wiedziałem, że ktoś w końcu to zapyta. O ile sprawa w Korinis była prostsza, to tutaj musieliśmy się już nagłowić, jak zdobyć kowadło. Najpierw opowiem ci o kowadle w jaskini. Gdy byłem na wolności, miałem zamiar kuć potajemnie broń dla bandytów, dowiedziałem się, że miasto ma przypłynąć nowa dostawa z kontynentu. Na statku miały się znajdować 3 nowiutkie kowadła. Postanowiłem, że wykorzystam okazję. Kiedy strażnicy wyładowali kowadła i poszli się napić piwa, szybko wepchnąłem jeden z nich na mało przygotowaną wcześniej łódź. Chyba sam Inos nade mną czuwał, bo kowadło nie zrobiło dziury w dnie łodzi. Szybko odpłynąłem dalej od miasta i z trudem wyjąłem kowadło na brzeg. Później czekało na mnie na przetransportowanie mojej zdobycie do jaskini. To ci dopiero historia, a jak było z kowadłem w tym obozie? Tutaj też mieliśmy olbrzymie szczęście. Otóż parę lat wstecz Gomez zaplanował budowę kuźni w starej kopalni. Staliśmy się na tyle uciążliwi, że konwoje z kopalni do obozu nie były już bezpiecznie. Kopaczy niosących ciężkie skrzynie rudy napaść było znacznie łatwiej. Gomez chyba planował kuć broń bezpośrednio w kopalni i dopiero wtedy dostarczać lżejszy ładunek do obozu. Gdy tylko dowiedzieliśmy się, kiedy kowadło będzie transportowane do kopalni, przystąpiliśmy do działania. Wyobraź sobie 15 bandytów pchających nocą kowadło przez las. Magnaci najwyraźniej nie spodziewali się, że coś takiego przyjdzie nam do głowy. Jako obstawę wysłali zaledwie 5 strażników. Pokonanie ich to pestka. Szczerze to dziwię się, że Gomez jeszcze nas nie zaatakował. Nawet nie próbował się zemścić. Może czeka na odpowiedni moment. Może, ale dzisiaj wolę o tym nie myśleć. Długi dialog, ale przybrnąłem razem z wami. Tu mam Quentina. Z Quentinem porozmawiam na samym końcu. Przy okazji szukam tutaj tych skrzyń, bo są jeszcze jakieś na pewno. Tą otworzyliśmy. Było tutaj kilka takich drobnych rzeczy. Łóżko, skrzynia. Dobra, ja zapisuję grę oczywiście. I spotkamy się przy dobrym jej otwarciu. No i hej, kod do skrzyni to jest prawo, lewo, 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 prawo, lewo. Skóra wilka, skóra cieniostwora, skóra trolla. No, przyda się na pewno. Dobre, cenne skóry. Tutaj jest Rocky, może sobie z Rockim pogadamy, oczywiście zapiszmy grę, bo nie wiem, czy ja mogę z nimi rozmawiać, czy nie, ale żeby się nie obrazili. Kim jesteś? Ja nazywam się Rocky, byłem marynarzem, ale zszedłem na złą drogę. Tak czy inaczej, nie powinno cię to obchodzić. Dlaczego dzielisz chatę z Quentinem? To proste, jesteśmy przyjaciółmi, pomogę mu nieraz, poza tym w obozie zbyt mało miejsca na fanaberię. Quentin to rozumie, dlatego mieszkam u niego. Opowiedz mi jedną z waszych przygód. Chyba najbardziej utkwiła mi w pamięci historia odnalezienia doliny.
Pewnej wrześniowej nocy postanowiliśmy uciec z nowego obozu. Wzięliśmy ze sobą kilku zaufanych ludzi i po prostu daliśmy nogę. Po drodze spotkaliśmy Jensa. Był wtedy zwyczajnym achmytą. Łaził nocą po lesie. Zgarnęliśmy go. Quenki zaproponował iść w góry. Pozbyliśmy się zębaczy i poszliśmy dalej. W końcu naszym oczom ukazała się ta dolina. Usiedliśmy na środku i przysięgliśmy sobie, że będziemy zawsze trzymać się razem, choćby nie wiem co. Nikt nigdy nie zostawił swoich kumpli. Wtedy jeden z naszych oparł się o wielką skałę, rozległ się głośny ryk, a ziemia zadrżała. To był troll. Zaczął stąpać w naszym kierunku. Nie wiedzieliśmy, co zrobić. Razem z Quentinem chwyciliśmy za broń i rzuciliśmy się na to monstrum. Reszta strzelała z łuków. Wprawdzie nic to nie dało, ale przynajmniej nie zwiął jak Jens. Jens uciekł? Tak, spływał, gdzie pieprz rośnie. Złamał przysięgę, zaraz po jej złożeniu. A jednak jest w obozie. Za karę kazaliśmy mu polować na wilki i przygotowywać skóry na pancerze dla wszystkich bandytów. Tak się wczuł, że został mistrzem w swoim fachu. Haha, to ci dopiero historia. A jak wyglądała sprawa z budową obozu? Cóż, mieliśmy bardzo mało zasobów koniecznych do budowy wystarczająco dużej ilości chat. Już teraz jest mało miejsca. Skąd braki w surowcach? Przecież drzew w kolonii pod dostatkiem. No właśnie, Quentin zabronił nam karczowania lasu. Powiedział, że wtedy ujawnimy swoją obecność. Musieliśmy się posłużyć tym, co było w dolinie. Łóżka zrobiliśmy z drewnianych desek i suchej trawy. Chaty z drewna, które było pod ręką. Reszta sprzętu przypadkiem wpadła w nasze ręce. Ukraść kowadło to dopiero wyczyn. Ha, racja, o tym już pogadaj z Punem. Dzięki, młody. Za co? Sporo sobie przypomniałem podczas naszych rozmów. Dobre czasy. No, dość tych wspominek. Zmiataj do jakiejś roboty. Okej. Okay. Kto tu jest jeszcze? Karet. Kim jesteś? Nazywam się Karet. Czym się zajmujesz? Obecnie nie mam zajęcia. Zresztą nie miałbym teraz głowy do niczego. Dlaczego nie miałbyś głowy? Mój brat niedawno zmarł. Przykro mi. To jest najgorsze. Ktoś ciągle rozkopuje jego grób i nie wiem dlaczego. Może mógłbyś mi jakoś pomóc? W jaki sposób? Idź na jego grób i poszukaj poszlak. Być może ja coś przeoczyłem. Cholera, strasznie rozbity jestem. Gdzie jest jego grób? Wyjdź z obozu i daj się delikatnie na prawo. Tam go znajdziesz. Dobra, znalazłem fragment miecza. Faktycznie jest z tobą źle. Jest całkiem duży. Nie wiem, jak mogłeś go nie zauważyć. Pokaż mi to. Mam podobny fragment. Nawet do siebie pasują. Też znalazłem go przy grobie. Co to może znaczyć? Coś widocznie niszczy grób przy użyciu swojej broni. To jakiś kretyn. Po uderzeniu w kamień ostrze musiało pęknąć. Idź do Puna i zapytaj, czy pamięta, komu sprzedało taki miecz. Może to będzie jakaś wskazówka. Okej, to zrobimy. Tutaj ten mieszek widzę nie do zrobienia. Smith, kim jesteś? Możesz mi czegoś nauczyć o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Zręczność, spoko i łuk poziom pierwszy. Na razie nie. Chcę kupić łuk. O, on handluje ze mną, to miło. Faktycznie ma łuki. Natomiast na chwilę obecną mi to jest do niczego niepotrzebne. Tą skrzynię już chyba otwierałem, ale sprawdzę jeszcze raz na wszelki wypadek. Nie, nie otwierałem. To jest wszystko do zgarnięcia na spokojnie. Czyli te wszystkie skrzynie już zrobione. Jeszcze tutaj jest w jaskini jakiś osobnik. Ten odcinek się wydłużył, natomiast przynajmniej będziemy mieli obóz bandytów z głowy. Mnie to cieszy, nie wiem jak was. Biam. Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Brian, jestem alchemikiem. Głównie zajmuję się destylacją gorzałki i robieniem skrętów. Czasem jednak zdarza się, że przyrządzę jakąś miksturę. Ale to raczej rzadko. Mam tu tylko pospolite składniki. Sam wiesz, kontakty z magami są dość ograniczone. Przygotowanie używek to chyba najważniejsza robota w obozie. Bandyci lubią pić i palić. Mógłbyś nauczyć mnie alchemii? Jasne, kiedyś terminowałem u alchemika Konstantino, ale to było w czasach, kiedy miał jeszcze bujne włosy. Jak ci się tu żyje? Nie jest źle. Każdy zajmuje się swoją robotą i nie wchodzi innym w drogę. Quentin dobrze zarządza obozem i sprawiedliwie dzieli rudę. Zobaczysz wkrótce, stąd się wyrwiemy i sprzedamy rudę za złoto. Opowiedz mi o waszej organizacji pracy. To proste, każdy ma wyznaczone jakieś zadanie. Większość bandytów pracuje na rzecz obozu, a część wykonuje swoją robotę na zewnątrz. Dzięki temu mamy jedzenie, wódkę i przedmioty potrzebne do przetrwania. Od czasu do czasu przychodzi tu jakiś wysłannik z innego obozu. Zazwyczaj proszą nas o wykonanie jakiegoś zadania, na które szkoda im własnych ludzi. Po prostu najmujemy się do zleceń, których nikt nie chce ruszyć. Czy inne obozy wami gardzą? Tak mam to rozumieć? Niby tak, ale czasem zarabiamy po kilka tysięcy bryłek, szczególnie dobrze płacą guru. Oczywiście, jeśli uda nam się przeżyć. Najczęściej jednak wysyłamy doświadczonych ludzi, takich jak Rocky, Doi czy Martin. Oni wiedzą, co robią. Chcę coś kupić. Wybierz sobie. O, mikstury szybkości, mikstury trwałe. Proszę, są mikstury trwałe. Na pewno te książki kupimy, natomiast musimy mieć trochę więcej rudy.
Dzięki, Bram, miło z twojej strony. Jest jeszcze jedna skrzynia zaraz przy wejściu, tam też się udamy. Ja zapiszę grę i na spokojnie zobaczymy, co można tam uzyskać. No i na tym skończymy dzisiejszy odcinek, bo on jest bardzo długi. Myślałem, że będzie krótszy, natomiast mi się niemiłosiernie wydłużył. Następne naprawdę powinny być krótsze, tak jak wam obiecałem. Tutaj przynajmniej mamy z głowy właśnie obóz bandytów. Spotkamy się przy udanym podejściu. Hej, prawidłowy kod to lewo, prawo, lewo, 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 prawo. No i mamy tutaj zardzewiały miecz oboręczny, krótki miecz i stal. Wszystko jest spoko, bo nam się naprawdę przydaje. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. W przyszłym tutaj dokończymy questa, którego otrzymaliśmy. Tak na chwilę obecną wygląda moja postać. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, to łapkujcie go, komentujcie i zachęcam do subskrybowania kanału. Trzymajcie się. Cześć!